Proszę Państwa, jak widzicie, nasz zespół Złote Kłosy zebrał się tu na scenie, a to jest między innymi z tego powodu, że dzisiaj obchodzimy Wigilię, czy spotkanie opłatkowe. Zaśpiewają na pewno tylko kolędy, innych pieśni nie będziemy śpiewać, a ja Państwu w imieniu moim własnym i chóru przede wszystkim, co powiedziałem, że to jest Sport Poczta, to jest nasza taka podstawa, chcę życzyć zdrowych, wesołych świąt, pośpiewać kolędy, jak ktoś nie zna, to jest okazja pouczyć się tutaj z naszego Złotego Kłosu, jak się śpiewa, bo Polacy to mają już to w naturze, że, ja mówię o mężczyznach, przepraszam, się Pani nie obraziło, że my wtedy śpiewamy, jak mamy dużo cerwaka 5H, kto jest dobry z chemii. Bez tego pomocnika panie śpiewają bardzo ładnie. Ja jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego paniom, państwu, którzy są na sali, jak również i naszych gości. Tyle ekspresji w Państwa działaniu, aby jak najdłużej, tak? Tak tego się trzymajmy. Tutaj od Pana Burmistrza również składam te życzenia Państwu na Nowy Rok i na Święta Bożego Narodzenia. Pana senatora Zaborowskiego, po pierwsze bardzo przepraszam, że nie mógł dzisiaj być z Wami, ale jechał, wczoraj była późna trwała sesja Senatu i dzisiaj jest w pociągu, w tej chwili jedzie, stara się dotrzeć do domu. Prosił, żebym przekazał jak najlepsze życzenia. Cieszy się on i nasze całe biuro, że Państwo tak wspaniale spędzacie czas, słyszymy o wycieczkach i o wspólnych śpiewach, ćwiczeniach, chóru. Pan senator prosił, żeby życzyć Państwu nastrojowych, wypełnionych radością i dobrocią Świąt Bożego Narodzenia, a także samych pogodnych dni w nowym nadchodzącym roku. Senator Roman Zaborowski. Boże nasz wielki, Boże łaskawy, spójrz na nas bytów kochany. Korzystając z tej okazji, że jest z nami nasza najlepsza bytowska telewizja, zostałem tutaj poproszony o złożenie życzeń na
imprezie emerytów i rencistów. Tutaj ta grupa naszych seniorów dzisiaj właśnie zorganizowała wigilię, na które została zaproszona osoba z ramienia wiceburmistrza. I z tej okazji wszystkim emerytom, rencistom, całemu związkowi na czele z panem Witoldem, bardzo prężną osobą, która potrafi naprawdę ten związek bardzo ładnie prowadzić. Życzę wszystkiego dobrego. Związku Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, taka jest pełna nazwa naszej organizacji, chciałbym Państwu złożyć życzenia świąteczne i życzyć przede wszystkim zdrowia, dużo zdrowia, pociechy z bliskich, to mam na myśli wnuków i dzieci, bo my już jesteśmy tacy, którzy mamy więcej wnuków jak dzieci. Pociech z tego. Państwu też, jak wspomniałem, tego zdrowia, które jest dla nas najważniejsze. Żadnych problemów z urzędami skarbowymi, z ZUS-ami, tam gdzie my mamy problemy, tego Państwu nie życzę. I w nowy rok życzę spełnienia najskrytszych marzeń i podziwiać, wspominać telewizję bytowską. Dziękuję. Także ze strony burmistrza życzenia na przyszły 2014 rok. No i miłych, spokojnych, wesołych świąt. Że to święta, to mam tutaj w zanadrzu schowaną czapeczkę i postaram sobie ją naciągnąć na uszy. O, i myślę, że teraz już jest bardzo świątecznie. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Łączę także pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców gminy Bytów. Tak trzymać i aby jak najlepiej w 2014 roku. Wszystkiego dobrego.